Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku przygotowuję sprzęcior na narty. Lecimy do Bułgarii. Jeszcze niedawno nie przypuściłbym nawet, że do Bułgarii można lecieć na narty. Okazuje się, że mają dosyć ciekawe warunki. Lecimy do Banska i zobaczymy, jakie mają jedzonko. Zobaczymy, jak ogólnie Bułgaria wygląda. Nigdy w życiu tam nie byłem. Nie byliśmy z Sylwią. Chciałem użyć mojej starej dechy z Polski. Ona ma gdzieś chyba z 20 lat. Kupiliśmy ją z rodzicami. Mam ją tak naprawdę dzięki moim rodzicom, za co bardzo serdecznie dziękuję. W Makrokeszu, w Rybniku. Też ciekawe. Na zaliczenie, jeszcze jak studiowałem, zrobię jeszcze podstawki na telefony i muszę pociąć palety, przygotować trochę drewna do kominka. Jutro do roboty, ostatni tydzień, więc... Ale zajechane. Fest. Pozawijałem to w filc. Kiki od Sylwii chyba. Da, kiki. Da! Ty gdzie? Gdzie? Nie można nic jeździć. Widziałeś to? Cudownie, nie? Nie jest tak wyprofilowana jak ta. Ta jest chyba też mniejsza. Nie, ale na tej desce mi się fajnie jeździło i przykładam wiązania do tej. Ale brudno. Z tymi zamykami, nie? No. Trzeba go spadać. A trzeba co? Tak, jest duża ogólnie różnica, jeśli chodzi o kształt tych desek. Jak dla mnie na pewno ta moja stara deska Elana 20-letnia jest po prostu lepsza, będzie prostsza. A pamiętam. Okej. Też już trochę lat mają, myśmy je też kupili używane, ale myślę, że dają radę, jeszcze się trochę na nich polata. Ten snowboard ma ponad 20 lat. Wow, ciągle dobrze wygląda. A, cieszę się z niego. Przełożę sobie na pewno wiązania. Zrobię to teraz. Narty Sylwia ma dobre, tu nic nie trzeba robić. Ha, ha, ha. Dobra, na razie tak na oko przykręcę. Tak mniej więcej, jak ja to widzę. Chce mi się wierzyć, że jedziemy na narty. Paradoksalnie okazuje się, że w tym Bansku w Bułgarii są lepsze warunki narciarskie niż w Andorze. To też była jedna z rzeczy, która miała przesądzić, gdzie jedziemy. Też jest taniej. No jest więcej ludzi, bo jest też mniej tych kurortów narciarskich, wiadomo. Mogły być troszeczkę bardziej odchylone na boki. Tak chyba zrobię. Zostaną po dupie, naprawdę. No nic. Następna przygoda.
projekt Zero, podstawki na telefony. No później przyjdziemy i możemy mierzyć. Na razie mam zajęcie. Pamiętasz jeszcze swoje narty? Tak. Nie pamiętasz? Pamiętam, tylko nie pamiętałam, że są takie krótkie. Łyk. Podarowuję ci to z miłości. A, ty z miłości. Które wybierasz? Być? Tak, bo ja miałem taki stojak z receptorami, sam sobie go zrobiłem w pracy. A, Sylwia miała takie coś. Plan zrealizowany, projekt zero zrealizowany. Teraz jeszcze zostało posprzątać ten bajzel. Pociąć trochę drewna, wszystkich tych palet też nie będę ścinał, nie chce mi się dzisiaj. No i w nagrodę może zasłużyłem na browarek.